Skup się na jednym punkcie. Żaden Suicune na dwóch łapach wcale ci nie zagraża. 3, 2, 1. Jak otworzysz oczy, żadnego Suicuna na dwóch łapach nie będzie. Z tej strony Ivy, witam się jak zawsze z Tobą w najnowszym odcinku. Mam nadzieję, że przez Ciebie wyczekiwanym dlatego, że dzisiaj, chociaż nie w samym dniu premiery, ale lekko po, ale okej, załóżmy, że jest to ten weekend, więc jeszcze można to zaliczyć, wychodzę dzisiaj tutaj naprzeciw z całym boosterboxem najnowszego tego premierowego setu Temporal Forces. Oczywiście jak zawsze podrzucił mi go Pokeshop i kochani, jeżeli Wy poszukujecie na przykład dalej swoich Charizardów z Obsidian Flamesa, czy może Paradox Rift jest bliski waszemu sercu, no to macie teraz niesamowitą okazję, żeby w Hot Deals złapać te booster boxy właśnie za mniej niż 500 zł, bo tak, uwaga, mój kod Ivy wchodzi, więc kochani, szaleństwo. No chyba że interesuje was głównie Temporal Forces, no to zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka, bo przebadamy sobie tutaj dokładnie jego wnętrze. Zapowiada się dzisiaj bardzo dużo gadania, więc mam nadzieję, że będzie fajnie, a tymczasem jeżeli wy może już otworzyliście swoje boosterki z Temporala? Co fajnego dropnęliście? Dajcie znać w komentarzu! Dobra, myślę, że nie ma czasu do stracenia. Zabieramy narzędzie zbrodni. Pierwsza resa na diamencie i to najnowszym. Temporal Forces. W zasadzie nieraz zastanawiam się, czy jest sens, żebym dawała aż takie sceny, ale z drugiej strony nieraz dostaję od was feedback, że lubicie, że właśnie ja tak pieczołowicie podchodzę do tematu, pokazuję wszystko, co i jak to wygląda, bo musicie przyznać, że sam taki booster box naprawdę sam w sobie już robi wrażenie. Tutaj możemy sobie oczywiście wyłamać tego Pokemona. Dla mnie to będzie Virizion, chociaż jak znam życie, to jest jakiś Iron coś tam. No, mniejsza z tym. W każdym razie możemy się już zabierać tutaj za partię boosterków. Zaczynamy od właśnie takiej psychicznej energii. Więc tak, jeśli chodzi o sam ten set, z ciekawości, bo przyznaję, nagrywam to po premierze, zobaczyłam, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o card market. O, tutaj zaczynamy od Koraidona, chociaż jest to zwykłe holo, no to jako, że jest to Pokémon legenda, no to zwraca uwagę zdecydowanie. W ogóle jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenie, oczywiście tutaj organoleptyczne. O, jaki fajny hut! No to te karty wydają się takie troszeczkę bardziej śliskie i tak, to jest coś, co jest bardzo charakterystyczne, że praktycznie... prawda jest taka, że... O, Koraidon i EX! Coś ten gagatek mnie tutaj prześladuje. Najpierw taki zwykły, potem wy do kompletu, taki EX. Dobra, może padnie tutaj jakiś odpowiednik Old Arta, jeśli chodzi o Koraidona. Wcale bym się tutaj nie obraziła. Chociaż nie, czy mamy tutaj? Mamy tutaj na pewno te dinozaurowe pieseły, które, by the way, no mówcie co chcecie, ja niestety wolę zdecydowanie te klasyczne, no ale to zawsze mogę zwalić na bycie boomerem, wiadomo, to co kiedyś było, kiedyś czasy były, teraz czasów nie ma. Drampa, bardzo podobna Drampa w ogóle jest w wersji ilustrowanej w tym dodatku. A i wcześniej zaczęłam mówić właśnie o tym, że każdy dodatek ma, jest troszeczkę inny w odczuciu i w zasadzie nawet dobrym, myślę, jakimś takim pytaniem konkursowym, jakby istniał jakiś taki teleturniej, byłoby tak dać kartę i tak, który to jest dodatek, nie? Bo na pewno byłyby aż takie mastermindy, że wykminiłyby to właśnie po samym dotyku. Tutaj mamy znowu Mira i Donna, kochani. Scarlet i Violet tutaj wychodzi totalnie na pierwszy plan. A tak, by the way, jeśli chodzi o te parę legendarnych Pokemonów, jak to w japońskim LZR, no to mogliśmy je wyłowić w pre-release'owych pudełkach, co, przyznam, trafiło się i mnie. I jako, że od czasu do czasu, a konkretnie od jakiegoś czasu po prostu staram się przychodzić na te pre-release'owe turnieje, muszę przyznać, że no tak nie wiem, czy od trzech, czy od czterech edycji setów chodzę. Relikant. Znowu lekko podobny do tego, który będzie w ilustrowanym arcie. No a wracając, to tymi kartami właśnie z tego setu Temporal Forces grało mi się chyba najlepiej ze wszystkich pre-release'owych turniejów. Jest to taki satysfakcjonujący set dla graczy, stąd tutaj, że tak powiem, zbieracze kart mogą być troszeczkę mniej pocieszeni, co potwierdza właśnie to, co sprawdziłam na kart markecie. Dla zainteresowanych na dzisiejszy dzień...
O, tutaj chyba zaczyna się coś dziać. Tak, mamy tutaj Walking Wake'a EX-a, więc kolejna karta EX, z cyklu EX. No to najdroższa karta plasuje się tutaj w okolicy właśnie 40 euro. Czym to jest, jak nieraz mamy dodatki, które już nawet po premierze mają takie promki, gdzie cena na przykład koło stówki, 100 euro się utrzymuje? Ale jest to jednocześnie znany i powszechny zabieg, ażeby i gracze byli zadowoleni i sami zbieracze kart. Coś tutaj ze złotkami prześwituje. Walking Wake, więc jak widzicie, Walking Wake. Wow. No dobra, odkładam to na miejsce dropu, a sam booster zamyka Dance Purse. Co, kochani, jeszcze fajnego, jeśli chodzi o booster boxy? No mamy tutaj pewien gwarant, więc to nie jest tak, że kupicie sobie booster boxa i no na pewno nic z niego nie wyciągniecie. O, dwa razy fioletowy, to aż tak śmiesznie wygląda. Tylko z tego, co pamiętam, z tego, co mi się wydaje, tutaj musi... O, jaki Pikachu. Bywały lepsze. Tutaj wręcz chyba musi dropnąć właśnie złota karta czy coś zamiast niej. Nie pamiętam jak konkretnie, ale tam z tyłu mi coś się przebija, więc trzymajcie kciuki, bo nie widziałam co, ale widziałam tylko, że coś chyba fajnego. Czarczabak, to mi się przewijało. Oczywiście Illustration Rarka to Illustration Rarka. Żadną nie pogardzę, bo zdecydowanie jest to piękna ozdoba do albumów i szczerze mówiąc dla mnie taka dużo bardziej bajerancka. Jestem wielką fanką tego rozwiązania, odkąd wprowadzili właśnie te ilustrowane rerki. W ogóle z tego co pamiętam, oni chyba zaczęli to robić od Brilliant Stars? Tak, czyli wydaje się, że to już będzie ponad rok, kiedy mamy co set praktycznie te ilustrowane karty. Dobra, tutaj tym razem nic. I znowu ten Koraidon. Wiecie co, w ogóle teraz mam takie skojarzenie, że nie wiem jakimi rodzajami gracza wy jesteście, jeśli zdarza wam się grać w Pokémony, ale są typy gracza, można tak powiedzieć, którzy preferują zbieranie w swojej drużynie wszystkich takich legendarnych Pokémonów, a następnie, o, fajne, flexować się nimi. Iron Leaves EX. Można wręcz powiedzieć, że jest to taki odpowiednik karciany właśnie takiego typu gracza. Chociaż muszę przyznać, że ja właśnie do takich nie należę. Ponadto, jeśli chodzi o ten dodatek, co mamy tutaj nowego, no to takie karty typu Ace Trainer. Przyznaję, na pre-release wyciągnęłam takową, chociaż mam nadzieję, że tutaj będę mieć okazję wam taką zaprezentować. Albo dobra, nie będę zwlekać. Przyznaję, że ona na żywo i tak dużo lepiej, o, chociaż widać jak tutaj pięknie się mieni. No i jeśli chodzi o te karty, no to wiadomo, kategoria trainer, więc są to karty typowo takie użytkowe. O, nie wierzę! Patrzcie, dopiero mówiłam o tych Ace'ach. I tutaj udało mi się wyciągnąć New Upper Energy, więc wygląda na to, że w pewnym sensie, no nie wiem czy to jest gwarant na booster boxa, ale śmieszne, bo jakbym poczekała, jakbym zwlekała tylko jeden booster, to od razu by tutaj to wyskoczyło. Oczywiście zaraz to sobie ładnie schowam. Myślę, że to w pewnym sensie ilustruje wam, że no, dropy tutaj nie są ustawione. Chociaż oczywiście się tutaj śmieję, bo musiałabym spędzić chyba dwa razy nawet więcej czasu, żeby tutaj z tym kombinować. I kochani, uroczyście tutaj informuję, że właśnie przechodzimy na drugą stronę. Tak, to będzie już druga strona, jeśli chodzi o tego booster boxa. Nie wiem, kiedy to tak leci. Jakiś liczny Latias! No i kolejna legenda, tym razem z regionu Hoenn. I kolejny Miraidon. Słuchajcie, mam taką refleksję, że tutaj może ten dodatek ma nam tak przekazać, wiecie, może skłonić nas troszeczkę do myślenia nad tym, że te karty holo zazwyczaj są traktowane tak po macoszemu, no ale skoro dają tutaj nam na nie... Mamy tutaj full arta, no stara nomenklatura, full artowego Iron Crowna i EX-a. Dołożę go tutaj do pozostałych legend. Póki co powiem wam, do pełni szczęścia, jeśli chodzi o tego booster boxa, chciałabym powyciągać może, dobra, przynajmniej jeden special illustration rarka by się tutaj przydała. Oprócz tego parę takich artów, coś w stylu, co już dzisiaj trafiłam i będę totalnie ukontentowana.
ale nie ukrywam. Nie mam jakoś tutaj dzisiaj szczególnych wymagań, nie jestem nakręcona super na jakąś kartę, chociaż to, co mi się podoba, no to ta wersja z tymi jelonkami, nie wiem, czy widzieliście. A czatotki też są super, więc okej, powoli się tutaj moja przepowiednia spełnia. Chociaż ten czatot, o ten, wygląda jakby był troszeczkę taki wklejony, ale... Illustration Rareka to Illustration Rareka. I kolejny Roaring Moon. A wracając do sarenek, to nie jest ten tlarek, tylko ten taki różowy, nie pamiętam jak on się nazywa, ten, który ma ewolucję. I jeżeli przyłożymy te dwie właśnie Illustration Rareki do siebie, to wychodzi tak jakby obrazek z czterema porami roku, więc genialnie. O, tutaj w tym secie mamy również sporo Gengara, który występuje również w konfiguracji z Mortim. I może to by było fajnie wyłowić? By the way, może wam się wydać... O, ten crash w głosie. Może się wam to wydać troszeczkę śmieszne, to co teraz powiem, ale po tym jak zaczęłam otwierać więcej tych teraz boosterów, zaczął się nosić taki charakterystyczny zapach. O, mamy tutaj Eri, Special Illustration Rareka. Więc kochani, ja nie wierzę, ale bardzo szybko z... Tutaj się zrealizowała moja potrzeba posiadania Special Illustration Rareki z Eri, która otoczona jest wieloma wspaniałymi Pokemonami, takimi jak Orangura, Toxicroak, no ta wersja naszej małpy oraz Lucario. No wow! I na samym końcu... No! A wracając do tego zapachu, to jest to, ja się śmieję teraz, tak w duchu pomyślałam, że odpowiednik, tak jak kupujecie nową książkę i zaczynacie ją czytać, no to wtedy ten papier tak po drukarni ładnie pachnie. I mogę powiedzieć, że całkiem podobne wrażenie mam właśnie teraz, przy otwieraniu, z czego bardziej mnie jeszcze bawi to, chociaż akurat tym nie powinnam się tutaj chwalić, że nie pamiętam, kiedy ostatnio przeczytałam jakąś taką, no, książkę. Bo nawet jeśli coś, no to zdaję sobie sprawę, że przerzuciłam się raczej na pismo, wiecie, komputerowe, że tak powiem. Ale okej, umówmy się, to co mi się zdarza, to zdarza mi się jeszcze do dzisiaj czytać komiksy. By the way, nie tak dawno temu wciągnęłam się w Pokemonową mangę, a tak z ciekawości, wiecie, żeby poszerzyć swoje horyzonty, co tam w trawie piszcze i czy dużo straciłam, nie będąc od dawna w temacie, bo jak wiecie, pewnie Pokemonowa manga wychodzi do dzisiaj. I co prawda bohaterowie, można powiedzieć, powielają się z tymi, którzy są w grach, natomiast ich Pokemony, no to czasami są mniej, bardziej oczywiste, jak na przykład Sam Red o Miraidon EX do kompletu. Zaczynający całą sagę, no to jego starterem jest Poliwag. No i dość szybko się on tam transformuje, nie mówiąc już o tym, że nawet nie trzeba mu kamienia. Poza tym bardzo dobre tempo ma moim zdaniem ta właśnie Pokemonowa manga, nie przynudza. Ale to, co szczególnie w pierwszych wolumach mi się nie podoba, to jak załatwili temat właśnie Kogi, no i... lidera sali elektrycznej, Mister Porucznik Search, nie pamiętam jak to będzie ze skrótem po angielsku. O, myślałam, że coś tutaj będzie się ładnego, fajniejszego migało. Ale powiedzmy, że mimo to temat kontynuuje, no tak jak mówiłam wcześniej, lekko się właśnie wciągnęłam. I od czasu do czasu przeczytam sobie, wiecie, tam rozdział i to tak dość szybko leci, co jest w sumie taką fajną opcją. Kolejny EX, tym razem Iron Boulder. A jak już jesteśmy w temacie, tak oczywiście zaczynając jak zawsze nowy temat, powinnam trochę popracować nad przemiennikami tematów, żeby jakoś bardziej tak plastycznie lepiej w nie wjeżdżać. Mogłabym w sumie wziąć tutaj przykład z Tomasza Działowego, który z dowolnego randomowego zdania potrafi rozpocząć nowy temat. Ale to, kochani, co miałam na myśli, właśnie nawiązując do tej mangi, to zauważam u siebie jakiś taki nawrót ponownej pasji Pokemonów, jakkolwiek to nie zabrzmi. No pewnie wy też nieraz macie, że te Pokemony wam się mniej, więcej, bardziej, mniej przejadają. No to ja teraz przepadłam z powrotem, więc... O nie, znowu Master Ball, patrzcie! Druga karta typu Ace, więc no... I z perspektywy gracza byłabym na pewno przeszczęśliwa, chociaż nawet
z perspektywy Ivy mnie również jestem. Kolejny Master Ball do kolekcji. A tam idąc dalej. Dobra. Rolling Moon. Dobra, po tym boosterku wam coś pokażę. Bo chyba niestety znalazłam sobie nowe zainteresowanie, jeśli chodzi o Pokémony. Co prawda już od czasu do czasu spoglądałam tak nieśmiało, wiecie, mega mi się to... Ale śliczny jest ten Litten! Kolejny Illustration Rare. Patrzcie, i który Litten jest prawdziwy? No prawdziwy jest oczywiście ten. Boże, jakie to jest śliczne! Jeszcze ta perspektywa, więc... Ja się bardzo cieszę. Kolejne. Dobra. I Iron Horns. W każdym razie, kochani, to moje nowe zajęcie. Patrzcie, nowe zainteresowanie. Funko Pop. O, może bez tego. Nie mogłam się oprzeć. Jest tak śliczny ten Pidgeotto. Może wam tutaj bardziej pokażę. Nie wiem, czy wy obczajaliście temat właśnie Funko. Ten dostałam właśnie stacjonarnie i jest przepiękny. Szczerze, nawet szkoda mi go wyciągać i mam taki troszeczkę mroczny plan, żeby troszeczkę ich więcej podzbierać i kto wie, może kiedyś posłużą mi gdzieś tutaj w moich okolicach okołokanałowych. No po prostu jest przepiękny, jest tak bosko wykonany. On w ogóle chyba gdzieś w Stanach przez chwilę był wyprzedany, ale w Polsce jest, więc... skorzystam. To mi się właśnie podoba w booster boxach. Możemy sobie tutaj obgadać praktycznie każdy temat pokemonowy i wszystko tutaj pasuje. Jaki to by nie był dodatek. By the way, póki co ilość dropów jest naprawdę już dla mnie kontentująca, ale jesteśmy właśnie w okolicy już ostatniego boostera. No to co, kochani, wy wiecie, co to znaczy. Tak, jest to ostatni boosterek, zatem... No i sprawdzamy, czy tutaj się coś przyfarci. Takie uroczyste otwarcie razem z wami. A macie. Ten kot, niech będzie szczęśliwy. Niech będzie szczęśliwy dla tego, kto będzie pierwszy i go wyłapie. By the way, zapowiem wam, że w kolejnym odcinku warto będzie się nim zainteresować, bo, tak wam powiem przedpremierowo, że będzie tam rozdanie. Zatem, tak... Pięknie kończąc, mam nadzieję, że ten drop również tutaj podbije stawkę. Ha, dobra, powoli się zbliżamy. Przeglądamy, sprawdzamy i... Pięknie! Wow, nie spodziewałam się! Explorer's Guidance, więc takim oto trainerem, supporterem... Nie, jeszcze nie przechodzimy do końca odcinka, dlatego że myślę, podsumować będzie należycie dobrze te dropy, więc oczywiście mamy tutaj tego Explorera. I kochani, jeśli lecimy z tymi Pokemonami, to tak, zacznijmy od EX-ów, bo jak widzicie, się trochę ich tutaj namnożyło, jeśli chodzi o ten odcinek, co, tak jak mówiłam, z perspektywy gracza, patrzcie, ile użytecznych kart by tutaj się naraz wydrobiło. Nawet dla mnie jest to naprawdę satysfakcjonujące, chociaż tak jak mówię, ja grywam bardzo amatorsko i raczej w pre-release'owym formacie, więc dla ucieszenia, dla podpięknienia albumu, trzy karty w Illustration Rarekach i jest tutaj Litten, Chatot oraz Chargeback. No i kochani, tutaj jest fantastyczny kompromis właśnie między tym, co pięknie wygląda, a tym, co jest użyteczne. Dwie karty typu Ace. Tutaj mamy tak jakby full artowego Iron Crowna, takiego fioletowego. No i oczywiście przechodzimy tutaj już do złotka i po samym złocie, jak już spłynie z tego pierwszego miejsca, mamy tutaj Eri. Wraz w otoczeniu właśnie tych oto toksyczno walczących, no w zasadzie bardziej nawet wszystkich walczących, co ma sens, patrząc na to, że jest wrestlerką. No i tak. Pięknie, naprawdę dzisiaj dropy, powiem wam, zaskoczyły mega pozytywnie. Jeżeli wam się odcinek podobał, łapeczka w górę, subskrypcja i mam nadzieję, że widzimy się już kolejnym razem. Cześć!